No to jeszcze raz, dzięki bardzo, że jesteście nadal z nami. Przyjechaliśmy dzisiaj do ostatniego punktu dzisiejszej wyprawy. A, chcielibyście. Destylernia whisky tam jest. No niestety dzisiaj się tam nie załapiemy, bo już się, że tak powiem, kończy czas. Jest tam, jak widzicie, poczekajcie, jest tam do godziny 17 maksymalnie, a mamy już w tym momencie dokładnie za 5:05. Czyli się trochę spóźniliśmy, ale polecam bardzo, destylernia whisky, szkockiej whisky. Płacisz tam jakiś bilet i w ramach tego biletu możesz sobie testować. Natomiast my przyjechaliśmy w tym momencie zobaczyć piramidę. Tak jak mówiłem, w Szkocji są piramidy, to prawda. Jeżeli chcecie jakby mieć, no bo tu trzeba iść jakiś tam kawałek drogi, jeżeli chcecie niezbyt daleko maszerować od parkingu, to tu jest taki mały parking, jak widzicie, 5, no na upartego może 6 samochodów by się zmieściło, właśnie koło tej destylerni whisky i później trzeba iść tam w dół, mniej więcej jakieś 17 minut, tak pokazuje nawigacja. Także polecam parkować niedaleko destylerni whisky. Tam widzicie, ja Wam podam też w tym w opisie namiary na ten parking. Jesteśmy w drodze do tej piramidy, idziemy sobie spacerkiem. Chciałem Wam tutaj pokazać po drodze, jak dużo jest drzew poprzewracanych. Tam dalej widać, tutaj blisko, tam są kolejne drzewa przewrócone. No to nie jest akurat dziwne, że w tym rejonie Szkocji, to jest praktycznie północ Szkocji, że w tym rejonie bardzo wieje, ale jakiś czas temu tutaj wyjątkowo mocno wiało. Moi drodzy, do piramidy, przejście jest przez taki las, cały czas wzniesienie. Nie wiem, ile procent wzniesienia, ale jest dość trudne. To też stożek, ale to nie jest piramida, tylko kopiec. Powstał w 1885 roku księżniczka Beatrice, która wyszła za mąż za księcia Henry'ego Maurice. No i szczerze mówiąc, której z nich wymyśliło sobie postawić ten kopiec. Słuchajcie, moi drodzy, zanim dojdziemy do piramidy, to kilka słów historii. Generalnie historia tej piramidy, do której idziemy, bo do tej pory mówiłem, że jedziemy do piramidy i tak dalej, ale nic nie wspominałem. A więc historia tej piramidy powiązana jest z królową Wiktorią i księciem Albertem. Królowa Wiktoria i książę Albert zakochali się w sobie. Później mieli 9 dzieci. I no, część z tych dzieci zmarło tak na marginesie, no, ale to były takie czasy, że no, takie rzeczy się oczywiście zdarzały niestety. I królowa Wiktoria tak w ogóle na marginesie żyła 82 lata, więc jak na tamte czasy to naprawdę bardzo długo. Mieszkali oczywiście w zamku rodów królewskich Balmoral Castle, który tu jest tak naprawdę, nie wiem, pół godziny spacerem od tego miejsca. I na upamiętnienie tego małżeństwa i swojej licznej rodziny stawiali kopce. Stawiali kopce, które właśnie przed chwilą pokazywałem Wam we wcześniejszym ujęciu. Ostatnie metry podejścia i są naprawdę bardzo strome. A tak przy okazji chciałem Wam pokazać, tu są kolejne ślady tej wichury, huraganu, który był niedawno. Bo tutaj też zza drzew właśnie widzimy już tą piramidę. O, może tam, o tam, 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 o tam. No i wreszcie, można powiedzieć, finally, dotarliśmy do piramidy. No ciężko było, ale warto. No bo nie wszyscy widzą szkockie piramidy. Mamy taką okazję, no to jesteśmy. Zobaczcie, jak to wygląda. No jest oczywiście niska. W ogóle jej nie można dorównać. Równać jej do tych egipskich, czy z Ameryki Południowej, czy chociażby z Chin, czy w Rumunii, bo tam też są. Moi drodzy, jest piramida z prawdziwego zdarzenia, chociaż niska. Piramida ma 41 stóp wysokości, czyli to jest jakieś 12,5 metra wysokości. Szybko liczę to tak jak czwarte piętro, coś w tym rodzaju. O, zresztą tam możecie zobaczyć porównanie tej piramidy do człowieka. Obejdziemy ją oczywiście dookoła. Zobaczymy, jaki jest widok stąd. No widok jest zacny na całą okolicę. No widok jest mega. Naprawdę jest mega. Popatrzcie na to. Można by tutaj stać i wgapiać się po prostu w tą okolicę.
są wrzosowiska. No pięknie jest. Cała okolica wzniesiona przez wdowę Wiktorię, królową Wiktorię, która miała oczywiście złamane serce po śmierci Alberta. Tak, tak dokładnie brzmi, tak to właśnie dokładnie wygląda.